Tradycją związaną z prezentacją wyników eksperymentu naukowego. I ten szeroki kontekst jest też często wykonywany, czy też prezentowany, co jest bardziej adekwatne, przez naukowców, ale tym razem nie występujących w roli akademików, którzy dzielą włos na czworo, ale osób, które starają się poprzez bezpośredni kontakt z naszymi widzami maksymalnie wiernie pozwolić na to dotknięcie odległej, starożytnej przeszłości. Nie było wojskiem, które mieszkało cały czas w namiotach. Było to wojsko w dzisiejszych
rozumieniu w dzisiejszych standardach nowoczesne i mieszkało w koszarach, w namiotach. Mieszkali Rzymianie tylko wtedy, kiedy znajdowali się podczas jakiejś kampanii. Chyba jeszcze, tak wydaje mi się, nie nakręcono takiego filmu, który w jakimś stopniu oddawałby realia sprzed 2000 lat. Obraz podawany nam przez Hollywood, przez filmy, jest no, jak najbardziej szczątkowy i niestety nieprawdziwy. Młoda uczennica robi sobie, właśnie nauczyła się niedawno, robi sobie paseczek, który jest wykonywany przy pomocy mini krosienka. To jest taka nazwa opisowa, jest to nazwa również u nas zachowana, to jest bardo lub bartko. Jest to niezwykle proste urządzenie, które dzięki któremu zmienia się układ nitek, przekładając jeszcze wątek między nitkami osnowy, tworzy się po prostu za każdym razem następny rządek nitek. Trwa wytapianie. To zależy od wielu czynników. Możemy powiedzieć, że od 12 do 24 godzin. Prawda? Ze wszystko zależy od tego, jak żużel, czyli ten produkt uboczny procesu redukcji, jak on będzie się zachowywał. Czy w ogóle jak się będzie zachowała kotlinka, czy będzie przyjmowała ten żużel, on będzie wpływał do kotlinki, bo taka jest rola kotlinki. Czy będzie, no niestety, kotlinka ulegnie zatkaniu, tak zwanemu zamrożeniu, prawda? I ten żużel będzie nam uciekał przez te oto otwory dmuchowe w dolnej części szyby. Piątek, który był wolnym dniem, według tutaj organizatorów zgromadził 12 tysięcy ludzi, więc jest szansa, że ten 20-tysięczny, to frekwencja zeszłoroczna, zostanie pobita. To jest nasze żelazne dziedzictwo albo nasze przemysłowe dziedzictwo, ale też warto o tym powiedzieć, że byliśmy wtedy, kiedy dymarki się tutaj odbywały 2000 lat temu, byliśmy stolicą metalurgiczną świata czy Europy. Serdecznie zapraszam na dymarki świętokrzyskie do Nowej Słupi. Będzie można na własne oczy zobaczyć, jak nasi przodkowie 2000 lat temu budowali piece do wytopu rudy żelaza, piece z gliny, które musiało osiągnąć właśnie temperaturę topnienia żelaza. Będzie można poznać i zobaczyć liczne warsztaty rękodzielnicze z tamtego okresu, w tym także kuchnię polską starożytną. Będzie można wreszcie zobaczyć wojska rzymskie, wojska barbarzyńskie i liczne inscenizacje ich walk na naszych terenach odbywających się. A jeśli ktoś w międzyczasie będzie chciał zobaczyć autentyczną odkrywkę pieców dymarskich sprzed 2000 lat, to zapraszam do sąsiedniego, położonego obok Centrum Kulturowo-Archeologicznego Muzeum Starożytnego Hutnictwa.